Mam talent też spytał, jaką szkołę skończyłem. A ja skończyłem szkołę specjalną. Nie wiem, czy słychać, ale jak sprzątałem swój pokój i znalazłem dyktando, a wiemy wszyscy, że dyktando pisze się ze słuchu, którego ja nie miałem. Ja nawet nie miałem aparatu słuchowego wtedy. Ja czytałem z ruchu warg. To tak jak tutaj sobie rozmawialiśmy, jest elegancko, bo widzę usta i rozmawiamy tylko. Ale jak piszesz dyktando, to nie zawsze widzisz usta, bo trzeba pisać. Więc są braki. I przeczytam wam dyktando. Podpowiem, że jest o bocianach. Pisane z ruchu warg. Przyleciały już bociany. Szczekały na drzewo. Na dachu dużej latarni. Karol, nie ściągaj od Moniki. Wiosenna mgła ucinała drzemkę i kolejny raz patrzę, w którą patrzę. Łukasz, zapisałeś? To bardzo dobrze. Przyjaciel wujka Jerzego przed gospodarstwem klekocze polonez. Piękna poezja. Gdybym ja był nauczycielem, miał taką pracę do ocenienia, to ja bym się zastanawiał, kto bije to dziecko. Że ono takie głupoty pisze. Ale mi dyrekcja szkoły powiedziała, że ja nie nadążam za rówieśnikami, więc zalecają mi, żebym się przepisał do szkoły specjalnej. I ja byłem zajarany. Mówię, to jest moje marzenie. Ja chcę do szkoły specjalnej. I oni zdziwieni. Czemu? Mówię, bo jako dziecko czytałem dużo komiksów. Między innymi X-Menów. I dla tych, co nie wiedzą, tam też jest szkoła specjalna. A moim marzeniem było zostać głuchym superbohaterem. Nikomu bym nie pomógł. Bo nie słyszałbym wołania o pomoc. Miał, w pokoju bym był, miał otwarte okno. Cisza, spokój. Nic się nie dzieje. Włączaj Netflixa. Ale ja byłem przygotowany. Miałem strój głuchego superbohatera. Miałem takie niebieskie dresy, na co zakładałem takie obcisłe, czarne slipy, żeby się odróżniało. I pelerynę miałem z koca. I w tym stroju poszedłem na pierwszy dzień do szkoły specjalnej. Nie musicie klaskać, bo i tak słabo słyszę. Szkoda dłoni. A jeszcze młod, noc młoda, także jeszcze wam się rączki przydadzą. I tam dyrekcja szkoły patrzy na mnie w tym stroju. Na siebie. I mówią, nasz człowiek! Zapraszamy! Ja tam wchodzę, jestem zajarany, bo tam są inni superbohaterowie. Była Magda. Magda jeździła na wózku inwalidzkim. Ja wtedy byłem dzieckiem, nawet nie wiedziałem, co to jest wózek inwalidzki. Ja po prostu myślałem, że to jest jej pojazd. Ja jej zazdrościłem, bo też chciałem. I taki zajarany podchodzę, pytam się, ty, jaką tu masz supermoc? Nie słyszałem odpowiedzi. Ale się nie poddaję. I pytam się, czy umiesz jakąś sztuczkę. I ona zaciąga hamulec i się kręci w kółko. Mówię, to jest zbyt pokręcone. Ale był też Mariusz. Mariusz był z kolei niewidomy. Nosi takie czarne okulary i ten kij dla niewidomych. I do niego podchodzę i się pytam, a ty jaką masz supermoc? I on mówi, że ma zajebisty słuch i zejdź z mojej stopy. Przepraszam, nie zauważyłem. Ja bardzo Mariusza polubiłem, ponieważ on bezkarnie chodził sobie po korytarzu w szkole i tym kijem rąbał inne dzieciaki. I raz pani dyrektor wyszła z pokoju nauczycielskiego i on ją tak sieknął w mordę, poprawił w kostkę
Ja do tej pory nie wierzę, że on mnie widział. Ja bym tak nie trafił. I pani dyrektor jest cała czerwona, wkurzona na niego. Ale co, zwróci mu uwagę? Jak chodzisz, ty ślepaku? Absolutnie. To jest szkoła specjalna. I my takim gangiem zostaliśmy. Był ślepy, głuchy i typiara na wózku. I Mariusz jarał szlugi, a my staliśmy na czatach. To znaczy tylko ja stałem. Bo Magda oczywiście sobie chillowała na wózku. Ale ona zawsze była na froncie, bo jak się zbliżał przypał, to ona się wywalała na tym wózku. Ja wtedy widziałem, że coś się dzieje, więc waliłem w drzwi i ślepy słyszał. Nigdy nas nie złapali. Byliśmy nietykalni. Niedługo będzie trzecia część w kinach. Też dużo czasu spędzaliśmy w wakacje. Na przykład lubiliśmy wycieczki do Warszawy, do centrum. Tam są takie zajebiste, długie schody. I w ramach rozrywki prosiliśmy przypadkowo osobę, aby Magdę na wózku wnosili na samą górę. I później z powrotem na dół. I czas im mierzyliśmy. Mieliśmy takie swoje igrzyska paralimpijskie. Więc jeżeli ktoś ma dzieci albo spodziewa się dzieci, to polecam szkołę specjalną. Jest dużo ciekawiej.